Cześć Sylwia, cześć Sebastianie, cześć Samuel, witam bardzo serdecznie. Nieprawda, nie spędziłem 5 godzin na tym statku. To nie było 5 godzin, prawda? Prawda? Teraz inne kłamstwa, które będę sobie mawiał. Ale przynajmniej jesteśmy już praktycznie u kresu naszej wędrówki. Jedyne co nam pozostało, to nie gubić się w przyciskach, bo dopiero co przyszedłeś metafora i jest tam zupełnie inna klawiszologia. I pójść na górę. I paść po drodze jeszcze na parę rzeczy, I guess. A i teraz ja mówię o mleniu przycisków? Yeah. To mnie będzie bolało, coś czuję. Nie będę kłamał, jeżeli w ciągu tygodnia spędza się plus minus 60-70 godzin na jednej grze, to jest spora szansa, że klawiszologia będzie do automatu wchodzić w innej grze, która działa bardzo podobnie. I teraz fajnie, no właśnie wpadnę tylko napisać Enshippers. Na szczęście już kończymy statek. I w sumie pewnie sam powinien się wziąć do finala. Zwłaszcza, że mam go pożyczonego, więc dobrze by było go przejść rozsądnie szybko. Żebym go jeszcze mógł oddać. Well, zobaczymy. Oddaj mi na ambush. Oddaj mi 7 obrażeń. Nie, słuchajcie, jak się boi, to znaczy pozwoli uciec. Udeczkownicy. A to nawet nie gra piraty. Coś się stało na disku. Poddomin. Nie kojarzę, żeby cokolwiek się działo. A mi, może coś się działo i ja o tym nie wiem. O! Co ty tu kurwa robisz? Jak on miał teraz wolę? Boję się go trochę? Czy słusznie? Jeż tak. Dasz mi uciec? Dziękuję. O tych uderzkach. Nie, po prostu cały poprzedni stream spędziłem na tej jednej jebanej łódce. Poza tym to nic. Bo nie mogłem znaleźć jednego miejsca, w którym trzeba bombę podłożyć. I wydaje mi się, że wszystko o co się rozchodzi. Zapisz. Myślałem, że to normalne. Znaczy, nienormalne jest to, jak bardzo nie mogłem znaleźć innego przejścia. Ale no. Ważne, że się udało i że teraz już możemy iść tam, gdzie trzeba. Cześć, Patko, witam, witam. Zostaw ją! To survive, it's only natural. You're just like me. Come on, admit it. Say it, bitch. No, you're not me. Przez to myślałem, że będziemy tak jeszcze dłużej patrzeć. Oh well. Gdyby tylko nie powiedziała Seth, to pewnie byśmy trafili. No dobra, jakie śmieszne kitykasy będziemy mieli tym razem, związane z batem. Oh boy. Cztery tury. Cztery tury to nie aż tak dużo. Aczkolwiek mogę być lekko skrzywionym tym, co i metafor zrobił. Kiedy mówię, że 4 tury to niedużo. Tam 4 tury to jest norma. Dobra, zobaczmy, czy... miałam gdziekolwiek tery? O mój Boże, ja nie mam tery. To będzie zabawne. Jeden.
Wojder. A nie, mam teraz. Ładę harczy. Pominę ją. Sprzedam o tę rundę. Nudzicie mnie, embrionie. Ta? To pokaż mi coś ciekawszego. Dekunda. Masz przyciągnąć Chargilla. Teru. Wejdę. To masz przez to na myśli, stary. To, że zmienił Batmana, to widzę, ale nie jestem pewien, czym to było spowodowane i to jest najgorsze. Replay se na live scarpy. Czy ja mam gdzieś garda? Nie mam garda. A on jednocześnie się broni. Jednej bardziej irytujących walach w tej grze. Nie podoba mi się, co tam mi mówisz. Ile? Że ile on mi zadał? Ja najmocniej przepraszam, ale czy to nie było odrobinkę za dużo? A, tajt. Aj, tą rzecz poleczę. Zapomniałem. Cześć, Lady Marta, witam. No dobrze, też czuję, że walka będzie bardzo szybko powtarzana. A już ta media jest paskudnie słaba. A okej, czyli nie te perze wracają. O mój Boże, ta mana. Oła. Nie podoba mi się to, co widzę. Przynajmniej dużo poleczaczy na zwykły fizyczny atak, a nie na obszarów. Co on ma przez to na myśli? Najgorsze jest to, że chciałbym wierzyć, że jest jakiś sposób na sensowne obchodzenie tego. Ale jednocześnie nie jestem pewien jaki. O mój Boże, to leczenie. Piękna słabość. Lubię takie. Mam darmową turę! O mój Boże. To nie była aż taka fajna darmowa tura. A, absolutnie nie podoba mi się to, co widzę. Au. Ale to było szybkie. To już nasz główny gimmick tej walki. Teraz pytanie, jak się z nim obchodzić? Bo mówię, chciałbym wierzyć, że to jest coś, z czym można sobie radzić jako tako, a nie jest to coś, co musimy mieć. Oh well. Zrobiłem parę podejść, I guess. Statusu na raid to nie zabawa. Nie wiem, czego innego się spodziewałem. Dajcie nie twerkiem, dajcie jakoś niedorzeczną słabość na force. Rozumiem aluzję.
Dobra, spróbujmy tak. Chyba nie będę musiał sobie odrobinę przespeedować. Bo nie ma skipowania kasenek niestety. I tak dobrze, że ta kasenka jest relatywnie krótka, że to nie jest coś pokroju junolejskiej dziesiątki. To jest fajna na dziesiątki w sensie. Argyle wróciła do walki, on mnie teraz po niej zaperkuje. Bo on generalnie jak używa gardła to jest tylko na... ten... na... elf podatny. Więc nie widzę powodu, żeby tego nie robić. Jeżeli dobrze rozumiem, że jego debuffuje, to on po prostu dodaje sobie turę i zdejmuje debuffy, więc nie jestem pewien, czy w ogóle jest sens to robić. Atakować go raczej też nie ma sensu. Chcę jedną rzecz sprawdzić. Jeżeli grasz nie ma garda, no to jest problem. To by było fajne, ale nie spodziewałem się, że zadziała, biorąc pod uwagę, że to boss. Okej, czyli bardziej się opłaca, jeżeli Protag po prostu rzuca. To będę je zostawił dla Protaga. Z ciekawości, skoro i tak mam... Yep, shield. Nie jest to SMT4, gdzie coś takiego dałoby śmirka, więc mogę sobie pozwolić na sprawdzanie. Power charge. Zadma. Czy rozważałeś może... na przykład, nie wiem... Nie. Tylko nie pamiętam jakie on miał osobowości w latającej wersji. On był na CEO podatny? Nie. Czy on był na głowę podatny? Mógł sprawdzić CEO zawsze. Zaszkodzić, nie zaszkodzi. A to zdecydowanie jest słabość. Hama na pewno nie zadziała, bo to boss. Jakby on po prostu nie ma osobowości. Tak, chyba się jakieś niedowe dusze magicznych. Zrozumiałe. Wiecie co? 68 to nie jakaś specjalnie dużo, ale... Na szczęście Power Charge był single targetem. Zaczynamy być nietoperkami. Bycie nietoperkiem chyba sprawia też, że mamy zmniejszone straty, więc nie wiem, czy jest sens używania teraz tego przedmiotu. Wydaje mi się, że nie. Ustawiam wszystkie straty na jedno, to zdecydowanie się nie opłaca. Ja bym mogę coś losowo rzucić, ale nie wiem, czy to ma sens. Dobra. To nie wiem, że mogę sobie sprzedać po prostu jakiś AD za jeden. Bardziej mi się opłaca chyba materię rzucić i której z postaci machnąć tego Windwalla. Windwall czy Agent League? Agent League? Ej, słuchajcie. Dwukropek XDD. Points of hell. Oh no. Anyway. Czyli mówisz, że nie masz słabości. No dobrze.
Absolutnie nie podoba mi się to, co ona robi z Manu Protaga. Bardzo mnie to boli. Ale to wciąż sensowne obrażenia, nawet jeżeli nie są jakieś bardzo wysokie. False Ripple. I Buffo Dine. Wydaje mi się, że to będzie rozsądna strategia. Nawet jeżeli zaczną potem Spider-Ledge lecieć. Zresztą widzę, że chłop już powoli się słania, bo dostaje te czerwone HP-ki obrażenia. Więc this is fine. False Ripple robi w tej walce dużą robotę. Na szczęście. A czego mogę zależy, jak długo ja mam na sobie ten status? Bo to tak wyszedł bardzo szybko, a... ten... on Cielo był? Nie ma... coś nie może. Nice. Wiem, przed którym ma jakieś czasowe szanse. Czy ja wiesz, że miałem turbo farta, że tak szybko wyszedłem? Ale to było... Powiem tak, jak na to, jak ta walka wyglądała za pierwszym razem, myślałem, że będzie dużo gorzej. Te itemy do zadawania obrażeń zrobiły bardzo dużo roboty, kiedy on siedział. Wydaje mi się, że skróciło mi to walkę jakąś połowę. Przez metaforę zacząłem je też trochę bardziej doceniać, powiem szczerze. Bat, nie, tak bym powiedział, jakby mi cię było kurwa szkoda. Nam się udało na szczęście uciec. Ciekawe, jak dużo ich armii tam zostało pochłoniętej. Mielibyśmy nadzieję, że jak najwięcej, ale... Gangowie tak naprawdę. Share the same fate as them. We all hate. We all fight. We all devour. We all hate. To haleluja. Mam dzisiaj dzień hejterstwa. Proszę się mną nie przejmować. My jesteśmy normalni, okej? Okay? Why live? To jest zawsze najlepsza odpowiedź w JRPG-ach. Bycie cichym protagonistą. Pamiętaj, nie liczy się cel, liczy się podróż. Czy jakoś tak? Będę mam ochotę powiedzieć coś związanego z metaforem, ale jednocześnie boję się, że to może być spoiler jako tego... albo może być odebrane jako spoiler i... muszę się powstrzymywać. Nie mów. Właśnie... ja właśnie wiem i to jest najgorsze. Mam dużo rzeczy, które chcę powiedzieć o tej grze, nawet poza to, co powiedziałem w tej recenzji, którą wysłałem i tej, którą nie wiem, na ile ludzie widzieli. Ale ten, ale... jednocześnie zdaję sobie sprawę, na ile dużo bym musiał... co ile dorzucać. Nie do końca to rozumiem, ale dzięki tej piosence możemy pozostać ludźmi. A propos... spoilerów, jak tako. Pamiętam, jak bardzo się zdziwiłem, kiedy w poniedziałek widziałem temat na Reddicie pod tytułem ukończyłem metaforę, oto moje odczucia, a ja takie wait a minute. Gra wyszła w piątek, jest poniedziałek, bro! Czy robiłem postać metaforze
Lubiłem postacie w metaforze. Nie były jakieś bardzo wybitne, że moje ulubione postacie ever, ale każda jest w miarę wyróżniająca się na tyle, że zapadają w pamięć i nie ma raczej za bardzo taki, której bym nie lubił, co jak na gry z social linkami jest rzadkością. Modlitwa Kenshinga Niebios. Coś ważnego tutaj brakuje. Może komuś demo blokowała pełną wersję? Prędzej się spodziewałem, że po prostu grał na jakimś łatwiejszym poziomie trudności i robił dość szybko fabułę. Ta pieśń dotka mojej duszy. Brzmi smutno, ale jest jednocześnie bardzo kojąca. Zresztą z tym demo to mam wrażenie, że były jakieś właśnie kwestie około tego. Że w demie można było sporo rzeczy znaleźć z późniejszej części gry. Girl słyszał ode mnie raport na temat stanu wilków i brutów. Może zdać ci raport. No dobrze. Pytanie, czy mamy gdzieś Gaila pod nosem? Może to zabrzmi dziwnie, ale czuję się, jakbym sobie coś przypominał, kiedy słyszę 5 serii. Nie wiem, ja nic takiego nie kojarzę. Sana za to pieśnię modlitwą. Naucz nas, jakim jesteśmy i prowadź nas do prawdy. To znaczy te słowa. Moi też nie sięgają na niebios, ponieważ brakuje im czegoś ważnego. Brakuje im duszy. Ta gra jest bez duszy. Tak naprawdę to nie, ale... Nie wiem, jakoś określenie dusza w kontekście gier jest dla mnie zawsze takie... dziwne. Bo ludzie często go używają po prostu takiego słowa wytrycha, które stanowi zupełnie różne rzeczy w różnych kontekstach i jednocześnie może być jako wszystko. Przez co można po prostu rzucić, że o, ta gra nie ma duszy, czyli czego? Kropka, kropka, kropka. To jest w porządku. Wszystko co słyszymy to śpiewanie sery. Moja waifu śpiewa, nie potrzebuje absolutnie nic więcej. Cały embrion prawdopodobnie. Cześć Seth, musimy dołączyć do serii hit, a? A i gdzie są serii hit? Tutaj na górze? Dark Souls. W Dark Soulsach jest bardzo dużo dusz. To na pewno. Leczenie. Ile ja potrzebowałem na ten kolejny tier magicznej manty? 500? Ja dobrze kojarzę? 350. Fine. Przy okazji sobie zapiszę, że potencjalnie nie użyłeś się znowu z batem. Metafor nauczył, znaczy nauczył. W metaforze bardzo się cieszyłem, że zapisuję na więcej niż jednym slocie, bo inaczej tak bym się udupił na ostatnim bossie, Jezu Chryste. Co? Śpiewamy szantę? You're that worried about Surf? We're comrades. That's not what I meant. Surf can't protect you. Can't you see that I'm stronger than him? Oh no. Pete, you're hurting me. Come on, you saw what happened back there. I could have killed him without even trying. I already know you're strong. But strength isn't everything, Heat. Ta? To patera.
Opływa. To nie jest to, czego się spodziewałem. Tak nie wolno. Sara też tak myśli. Hit on the other hand. Hey, what's going on? Why are you just standing there, huh? It's nothing. O nie, to nic się nie stało. Już wyczuwam kogoś wpijającego nam bardzo brutalnie nóż w plecy. Te może wywalę hita z drużyny. Tak prewencyjnie. I have bad news. O. It seems that the Shuda has been overrun. You said the wolves would last longer than that. Though it defies probability, the fact is undeniable. And to make matters worse, the remaining members of the Solids have been forcibly enlisted by the Brutes tribe. At this rate, I am afraid they will destroy us all. Metoda jest prosta. Oh, give me a break. Po prostu idziemy ich pobić. Why did the Solids join the Brutes, huh? Argilla, tell me, would you follow Varen if he defeated Serf? Of course I wouldn't. Heat? Huh? I'd take Serf's place. Exactly. The law states that members of a defeated tribe are to obey the leader of the victorious tribe. That rule has been disregarded. Właśnie to jest to, czym się wcześniej zastanawiałem. Że teoretycznie był ten przepis i... że trochę się go nie trzymają. Hey, boss. Lupa from the wolves. He's asking to see you. Did you say Lupa? Where did he come from? Well, you wouldn't believe it if I told you. We have them detained at Svadhisthana. Let us go, Serf. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie. I przybyły wszystkie, nawet Orsaid. A nawet wszyscy, chciałoby się rzec. Cześć, Orsaid. Tak się przyzwyczaiłem do patrzenia na czat na moim layoucie, że nie widzę czasami tego, co się dzieje na czacie takim legitnym. I te wiadomości z ciągiem transmisji się nie wyświetlają. I to jest tak, że się łapie czasem po dłuższej chwili. Sam fajna pójść z nami, nie możemy pozwolić na to, żeby znowu została zabana. Psa się na to zgodzi? Psa będzie chciała podróżować z hitem? Może uda nam się wynagrodzić nasze niewielkie liczby, jeżeli wielkie walczą z pełni sił. Z jej strony możliwe, że za tym wszystkim stoi Varin. Jakby nie było, to niedługo się zwiemy. O co chodzi Kitowi? I dlaczego Sera tam poszła? No, strasznie dziwne to. Hit. To, że ich zabił. To nic. Idź już, ja zajmę się Serą. Jeżeli zajmiesz się Serą tak jak robiłeś to przed chwilą, to tak się boję. Nie. Ja nie chcę być głodny. Czy ja powinienem ich nakarmić? Na. Kto by się karmił? Chwilę później party spada do 1 HP na początek boss fightu, bo są głodni. Najgorsze jest to, że jestem w stanie w to uwierzyć. Dobra, wracajmy do siebie, Egas. Zobaczmy, co tam z lupą się dzieje. Przyjrzyjmy się całej tej sprawie, jak przez szkło powiększające, bo wiecie, haha, lupa.
On był swadny stanie. Podobnoż. To jest wyjście, więc nie tędy. Gdzie mamy lupę? Sam się robi, stary. Nie pytaj skąd to wiem, ale po prostu to wiem. To się cieszę, ale mam wrażenie, że to niedługo skończy się w drugą stronę. Bogato. Dopiero co mieliśmy jakieś 15 tysięcy, a już potem wróciło do 300. Kto wie, może zaraz będzie nas stać nawet na jakieś te, na jakieś lepsze manty. To mi przypomina, powinienem dać innym ludziom manty chyba lepsze. Bo moje partie jest w tej chwili trochę takie wykapowane. I pytanie kosztuje ostatnia manta. Spodziewam się, że za dużo i to jest najgorsze. Też się jaki wciąż się opierają. Nie mogę patrzeć więcej. Masz się nimi zająć, ser? Jeżeli trzeba będzie się nimi zająć. Opa jest po drugiej stronie miasta. Nie wiem czemu, ale mam takie przyczyny. Czy ma ten fair od nas? To jest dobre pytanie. Tylko musimy się najpierw tam dostać. To jest ta czarnowłosa dziewczyna. Tak jak powiedziała, lupa tam czeka. Czy ja mam party ustawione? Cześć Karka, witam. Ja mam party ustawione, tylko chciałbym zrobić tak. Wiecie co, Jolo? Niech stracę. Get mantra. Plap, 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 get mantra. Firkona, taka auto. No czekajcie. Te magatamy już masz, prawda? Wymasterowaną, tak. To jest dalej. Gate fiscal, key blast. Dobrze. Wiem, co mówiłem o nielewelowaniu hita i wiem, że będę tego żałował. A mała kunda matka to... Czym jest Pakatora? Trzeba będzie zobaczyć, jak już się wyleweluje, I guess. Ulepszemy sobie... Na pewno nie będę żałował wydania tej kasy. Przysięgam. Dobra. Lećmy zobaczmy co z lupą. Okej, nie zobaczymy co z lupą. Bo będziemy wpadać na przeciwników sprzed 15 godzin. Jak nie lepiej. Czasem chciałoby się zobaczyć jakiegoś takiego pseudo-ripela. Na zasadzie, że jeżeli mamy jakiś poziom, to przeciwnicy poniżej któregoś poziomu nas po prostu nie trafiają. Chyba nie tutaj. Miałbyś po drugiej stronie miasta? Sugeruję, że mogłem chcieć pojechać? Jeżeli tak sugerujesz, to mogę sprawdzić. Zobaczymy. Spokojnie, zaraz bije poziom na serce. I wszystko będzie git. Bo tam ja pojadę. A w mieście mapy jak takiej nie mamy. Stąd przychodziłem. Jak nie tamto? Gdzie w takim razie? Bo to jest wyjście w ogóle. Całej strefy.
I on miał być w... On miał być w Swadistanie. Chyba, że nie umiem czytać. Bo tutaj też innego przejścia gdziekolwiek dalej nie widzę. Dobrze, jest, okej. Okay. Czyli wyjątkowo to nie ja się myliłem. O tyle dobrze. No dobra, bo tak. Wyjście... Aż z ciekawości. Tylko no właśnie, pytanie, gdzie trzeba pójść? A mi chwilę sobie pobiegamy, to... Powoliło mi się, że on jest w moim porze, a tam co innego się dzieje z tunelami, okej. Aby coś, to ja absolutnie nie mam problemu z tym, żeby mnie naprowadzać, jeżeli idę w złą stronę, tak? Bo to też jest jakaś tam oszczędność czasu, zwłaszcza w sytuacji takiej jak tutaj, gdzie bijemy się czycznikami przed 12 godzin. Więc nawet nie mogę powiedzieć, że jakoś aktywnie grinduję coś. Jeden expa. Dobry ten przełącznik. A podnosił tylko to. Chyba nie jest mi do szczęścia potrzebny teraz. Zwłaszcza, że nie wiem, czy w podniesionym przejdę gdziekolwiek. Mógłbym tu przejść. Tutaj na górę. Zielonego klucza na razie nie mam, więc tutaj jak na górę pójdę, to chyba nic mnie nie spotka. Chyba, że... Nie, tam nie było przejścia raczej. Miałbyś odgicenie miasta, więc chciałbym wiedzieć, że muszę wejść po prostu tym drugim wyjściem. Czyli tutaj praktycznie cały czas prosto, aż nie będę mógł iść prosto. Jakkolwiek głupie to nie brzmi. Najlepiej to prosto, jak w Maldes Shale. Pięć sprawdzasz mapę. Oddaję mi pięć sprawdzasz mapę. Piękne staty. Jak grałem w metaforę, to myślałem sobie, ej, zrobię sobie magiczną postać! Ale to był kurwa błąd. To był okropny i paskudny błąd. Nie no, psa tam odominę, ale było parę frustrujących rzeczy związanych z byciem magiem w metaforze. O mój Boże, te kryty za jeden. Bardzo SMT4 rozłożenie statów. Nieprawda, w SMT4 bym tak nie mógł rozłożyć statów, bo SMT4 nie ma defensywnej statystyki. Ale mało. Właśnie, a... mogę zniszczyć tę ścianę. Zobaczysz, tam gdzieś zaprowadzi. Jak już to jestem. To jest skrzynka. Jak na standardy grają do DS1, to build jest bardzo hinged. Tylko dwa magii. Znaczy nie wiem, ostatnio zacząłem dawać... Jeżeli grind pozwala dawać więcej niż dwa punkty, to staram się dawać dwa w swoją statystykę ofensywną i jeden w coś innego.
wydaje mi się taki w miarę optymalny. Zwłaszcza jeżeli jej statystyki te defensywne są rzeczywiście efektywne. Przybyj z tej dziury. Taki godny człowiek z pewnością nauczyłby się po swojej porażce. Mówisz? Rzeka reinkarnacji płynie z deszczu umarłych. W skorupce jajka zagubione dusze kontynuują współcyrkulację. Tak nie powinno być. To zbyt filozoficzne. Czy możesz po prostu mówić unga bunga? A jest to jest lupa. Wygląda twardszego niż się spodziewałem. Nie tak twardego jak ja. To jest chyba lupa. Już raz się spotkaliśmy, ale pozwól, że przywitam się jeszcze raz formalnie. Na twarze są HP ataki. Jest ich bardzo mało. Bo są praktycznie pojedyncze. Znaczy, jeszcze zaraz to masz na myśli przez HP ataki. Czy kosztujące HP, czy zadające procent obrażeń, czy kidebo? Jestem lupa, przywódca wilków, że też używają HP. No to są pojedyncze. Tam parę single targetów, które zadają proporcjonalnie do HP obrażenia i kosztują HP. Przepraszam, że byłem ostatnio tak nieuprzejmy. Powinienem wiedzieć, że jesteś człowiekiem rozsądnym. Wierzę, że mi wybaczysz. Oczywiście. Jestem łaskawym człowiekiem i wszystkim wybaczam. Chyba, że jesteście batem. Will the embryon assist us to defeat Varen? Under what conditions? Your leader will receive my head. Ha! In exchange, I asked you to treat my men fairly. What assurance do we have that you are not here on Varen's behalf? I vow upon my honor. Honor? What is this honor you speak of? I see it within you as well. Czym jest honor? Nie znam. I do not comprehend. How does one see such a thing? I can see it in your eyes. Look into my eyes. Flashbacki do Persony 2. Tunele Samsary. Saiba Shama? Varen has referred to the girl that way. Supposedly, she could easily destroy this world. Do it! Ten świat nie zasługuje na nic lepszego. Tak, wszystko w porządku, poza tym co mi zrobiłeś. Powiedziałbym, że zazwyczaj jedno z drugim się wiąże. Że ludzie nie wiedzący o mocy bardzo często ją mają. A więcej osób ma jakieś flashbacki. I do not understand. Why do you not just tell him yourself? Have you ever seen a child here in the junkyard? You're beginning to understand. Why must we continue to fight this war? What am I fighting for? A czy nie możesz tego odkryć razem z nami, zamiast ofiarę wywołać na swoją głowę?
Jedna rzecz, która mnie zawsze bawi, to to, że ścieki zawsze są tak wielkie i obszerne. Niezależnie od gry. I was the leader of my tribe. You are the ones in danger. What do you mean? The wolves fell to Varen alone. He did that? All by himself? To brzmi bardzo bezpiecznie dla nas. Become unstoppable somehow. You cannot defeat him alone. In fact, her power may be the only way. Lupa, there is someone I must meet as well. Let us go to Nirvana together. In order to rule over the tribes, you must defeat their leaders. Lupa, I guess. Will the temple make an exception? If not, we will destroy the temple. To nie, czy jest powiedziane, że musimy ich zabić, Persę? O, Cerber. Ten śmieszny design Cerbera. To Shido, w jakim sensie Shido? O mój Boże, to wygląda jak absolutnie za duży dungeon. Z Gaila. Nie grałem w Persona 5 z japońskim dubbingiem, z angielskim dubbingiem i nie kojarzę, powiem szczerze. Cyber szamanka. Jest to z pewnością ciekawe określenie. Co się właśnie dzieje? Jak możemy zrozumieć? Nie możemy, proste. Serf. Ludzie mają wczesną formę podczas rozwoju między 4 a 15 rokiem życia. Pamiętasz, jakie jest na to określenie? Dziecko? Tak, dziecko. Czemu na to nie zwróciliśmy wcześniej uwagi? Oba miał rację, są tutaj sami dorośli. Jego słowa mogą doprowadzić nas do prawdy. Daj, musimy się spieszyć. Jak wielka jest ta lokacja? Boję się. Szkoda, że nie dałeś tej drugiej odpowiedzi. Czy byłby tam jakiś bardzo snark duży? Wiecie co, jak już jest ten terminal, to aż głupio nie skorzystać. Nie, słuchaj, to daje replayability, przez co możesz sieć przejść grę raz jeszcze i zobaczyć drugą odpowiedź. Raz inne kłamstwa. Ja zdecydowanie nie chciałbym specjalnie po takiej rzeczy przechodzić drugi raz grę. I co tylko już widzieliśmy, tylko... Zio! Ja... Zio. Nie przyzwoicie twardo. Startowałem. A przynajmniej tyle dobrze, że te kanały są takie w miarę... O-o. Nie podoba mi się to. Też te kanały są w miarę proste, bym powiedział. W sensie, że one się jakoś bardzo, powiedzmy, nie kręcą, tak? Tylko... Tak naprawdę jak idziemy, to idziemy jedyną drogą w tej chwili. Tylko tutaj widzimy sensownie. Shockwave. O lala.
To nie było to, czego się spodziewałem, to na pewno. Chciałem powiedzieć, że jest paraliżowany, więc przynajmniej to mi się udało. Ewidentnie nie tym razem. To są drzwiczki, jakbym chciał. Nie wiem, dokąd prowadzą. Mam dziwne wrażenie, że zaraz zacznę wypluwać swoje słowa o tym, że te tunele są proste. Jep, to nie trwało długo. Bo tak, tutaj... Wydaje mi się, że nie mogę przejść dalej prosto, ale mogę... odbić w lewo przed mostek. Hi, hello. Witam bardzo serdecznie. Ulala. To nie było najpotężniejszy materiał. Mine Church, ale zaraz będzie Megiddo. Czy ja tu mogę przejść? Powinienem być w stanie przejść, tylko czerwonego klucza nie mam. Ale to nie jest żadna strata. O-o. Proszę nie bijcie, proszę nie bijcie. Ulepszenie do patera byłoby co najmniej ciekawe. Nie wiem, co nie byłoby ciekawe, au. Ale wiem, że to takie jest obecnie bardzo słabe. I buffowałbym go. Dobra. Leczonko daj. Pys, leczonko, bo trochę za dużo potacienia chyba. I lecimy dalej. Staram się nie za... jakoś nie pogubić się. Leczonko jak ten Pokémon. O mój Boże, leczonki boy. Tam nic nie ma, więc nie muszę iść. Tu są szliwe z czego. Więc jak to leczo. Goddammit. Najgorętsze ręce na dzikim zachodzie. Leczo z sukinią to nie leczo. Leczo ogólnie nie polecam. Znaczy... Ja nie jestem wielkim fanem leczo. Doskonale pominąłem drzwi. I te drzwi się oczywiście na mapie nie zaznaczą. O mój słodki Jezu. Dlaczego taka jest? Nie, akurat żarty, że tam ja to jak zaznaczają się rzecz na mapie jest paskudne w DDS-ie imo. Albo raczej się nie zaznaczają. Bardziej mojej babci niż Makowiczowi. Słusznie. Cholipka, to jest silni. Ale by go zjadł. Jodlungur. Nie podoba mi się, że widzę Jodlungurka. A i to mi zuszy. A. Prawdopodobnie do Jodlungura. To masz na myśli mówiąc, że on jest niewrażliwy na ataki fizyczne. Proszę nie mówić takich rzeczy. Jestem duży fan dań typów pierdol, wszystko do gara. U mnie w domu, pamiętam, zawsze była taka zapiekanka makaronowa na zasadzie wrzuć wszystko jak leci.
nazwij to zapiekanką. O mój Boże. Jemu zostało 9 HP, czy tam 8? Ale nie chciałbym, żeby hit mi umarł, mimo wszystko. Nie lubi hita, ale wolałbym, żeby walce chociaż przeżywał. Jestem człowiekiem stawiającym użyteczność ponad osobiste uczucia, ewidentnie. Jest strasznie agresywny. Typ człowieka, którego jakoś za bardzo nie lubię. O mój Boże, czy to wyjście? Czy ja przypadkiem trafiłem na wyjście? Nie będę kłamał, byłoby to całkiem zabawne, gdybym akurat trafił na wyjście idąc przypadkiem losowo. Lider Champion musi przejść przez tę ścieżkę wodną, aby kontynuować. Weź to ze sobą. Uważaj na prądy, jak i na szum słoneczny. Jeżeli dojdzie do maksimum, to zaleje i będziesz tu wyrzucony z powrotem. Okej, czy idziemy pływać? I gdzieś tu będziemy zasani generalnie. To leci w naszą stronę. O mój Boże. Czy to pasy transmisyjne do poziom? Okej, tu nie przejdziemy, więc musimy się cofnąć. Nie lubię być dużo, ale mnie nic nam uczuć. Sam wolałbym być mniejszy niż jestem. Zwłaszcza przecież. Ładne kryty, lubię takie. A propos dużych rzeczy. Wspominałem może o meta... Ja się nie znam, kto jest metaforem. Metaforem, prawda? Au. Pewnie z jego dnia. Znaczy, zdziwiłem się chyba najbardziej, że ten... że Agi było defaktowane. Bardziej niż cokolwiek innego. Typical. Nice. Ja wciąż żyję. To jest przerażające. Wracając na chwilę do mojej przedniej myśli, nie wiem, czy kojarzycie tą śmieszną, czerwonowłosą elfią dziewczynę, która jest teraz praktycznie wszędzie, jeżeli chodzi o około metaforowe rzeczy. Jak dla mnie ona ma tak strasznie dziwny design, jeżeli chodzi o propozycję. Ja to Sejkowi mówiłem, ten, którego siadł. Że one są tak cholernie naturalne. No dobrze, jak że sobie pozwiedzamy, aż z ciekawości. Tak, przyspiesza się, jasne, jasne. Zresztą nie dziwię się, jeżeli wszedłem z... Ja nie chcę grać tego. Ja dosłownie nie chcę grać tego. Co im szkodziło, żeby wrzucić kierunki tych pływów?
One nawet przez chwilę były pokazane. To mnie chyba najbardziej boli. A teraz nawet tego nie widać. I wonder where this one's going. Jeszcze Alexander. O mój Boże. To się prosi o ucieczkę. Ale nie można być słabym człowiekiem. Czemu Serf nie dostaje punkcików w ogóle? Potrzebuję odpowiedzi na pytanie. Dlaczego Serf nie dostaje punkcików? Przyspieszę. Mogę tylko tu, jeżeli nie chce się cofać. Nie dziwię się, jeżeli w lewo muszę podjechać. Okej, never mind, I guess. I expected nothing. To jest tak, że ja się nie spodziewam absolutnie niczego po tej grze, a ona wciąż znajduje sposoby, żebym się na niej zawodził. Nie, dobra, teraz Serf dostał jakieś punkty do Aizgoda, ale idą strasznie powoli. Wiem, że to endgame'owa Magatama, jeżeli chodzi o to, jak daleko jest na drzewku, ale to wciąż boli. Raczej muszę cofnąć, ja zrobię. Ezu, to, że tutaj nie ma w ogóle tego, że tu w ogóle nie ma... i kierunków, w których... O, takich teraz na przykład widzimy strzałkę, to powinno być cały czas na mapie, a nie tylko jak w tym jedziemy. Nie rozumiem! Czemu tak to rozwiązano? I mean, I guess, że to stara gra, która nie bawiła się w takie quality of life upgrade'y. To wciąż jest frustrujące od domina. Nawet teraz jak ja szedłem tutaj w prawo... Tędy? Na pewno tego nie pożałuję. Nienawidzę swojego życia. I tak wiem, że... O, to zaczęło podejść nawet do tego. Tak wiem, że to było na moją własną prośbę, I guess. Biorąc pod uwagę, jak model sobie podejmowałem. Aż ten Aizgut pełno leveluje, Jesus. To jest po prostu niesamowite. Jakby nie powiem, że nie rozumiem dlaczego, ale wciąż strasznie się nie odpatrzę.
Raczej może w prawo, okej. Czy ja mam cierpliwość dzisiaj na tego? Tak się zastanawiam. Póki to skłaniam się trochę ku temu, że nie mam. O, ach cóż to. Pan Maruda. Niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. A jest twardą ostrzeczkę natura. Muszę w lewo, w takim razie. To teraz już nie zdążę. Bo jest to i teraz jak podjadę, to będzie koniec. Bo mnie wyrzuci. No dobra, wracamy tam. Mam już chyba przynajmniej po części obcykaną drogę, więc to tyle dobrze. Tak, jechałem tutaj w prawo. Tu w lewo. Tu w prawo. Dajesz auto. Nie jestem pewien, czy mogę sobie pozwolić, jeżeli to dekarabię. I to jest ten problem. No, kłamca weszła, nice. I to nie na jednej postaci. Jeden ekspa. Dyskurs tak zwany. Znaczy, samo to, że mamy Maragi Dine, mogłoby sprawić, że zostałbym zwipowany dość szybko. Dobra, w prawo na pewno nie, czyli muszę prosto. Tylko nie pójść tam przypadkiem. Wyłaź na górę. Słychać wycie bestii. Tam jest tędy. Stało się cicho. Nie podoba mi się to. Bo jest to nie aż pęż, to nie jest tak, że... Jest cicho, bo żołnierze sobie poradzili z bestią. O mój Boże. Dużo was, dużo was. Au. Czy ja stracę hita w pierwszej turze? Było zaskakująco blisko tego. Czemu spudłowałeś? Idę! Uprzejmie uprasza się o niepodłowanie w ważnych momentach. Może jeszcze parę set buffów, co? Bo za dużo HP mam. Przemyśl to, zastanów się.
bezużyteczny Saku. Trochę jest bezużyteczny, nie będę kłamał. Jakkolwiek by mi się to nie podobało, to trochę jest. To jest duży termin w ogóle, więc możemy się wyleczyć od razu. Niepokoi mnie też to duży termin. To znak, że będziemy mieli bossa zaraz. Probably not. Żeby nie było, to był mistik. A to mnie teraz zaboli? Może. Czy oni mogą siłowo wymuszać na mnie diversowanie? Ha. Ale dlaczego? A ja wiem, że to jest właśnie 1:1 ilości turniej, tracę za to apeków mana ani nic, ale wciąż ciekawe. Ale czy to tak umrze? Nie umrze, bo walka się skończyła. Mam wrażenie, że bez tego mogło być różnie. Jesteś zębion, tak? Lupa ten przychodził. Zobaczy na mnie, jakbym nie pamiętał, kim jestem. Może to jest ciemno. Albo po prostu cię nie pamięta. To też jest opcja, jakkolwiek okrutnie nie brzmi. O nie, tylko nie kontest CK Global Offensive. Okej, to, że wszyscy przeżyli mnie, jak was będzie bolało, coś czuję. Algira dostała klątwę. Na szczęście więcej z tego nie wyniknęło. To są nie przejście, które prowadziło donikąd. Co drzwi. Jestem ślepy. Ciało pochlastane na kawałki. To musi być cięte w celu Bluetooth. Wydaje się, że ktoś go dopadł i zaczątkował. Może być torturowany, zanim w końcu umarł. W poranach było to też napada wielkiego. To sposób by umrzeć. Jest kompletnie oszerpany. Może jest to coś poza nami, lub po co? Jeżeli jest, to nie jestem pewien, czy chcę to widzieć na oczy, biorąc pod uwagę, w jakim stanie jest wszystko wokół. Chyba się nie wyleczyłem. A tylko chyba. To manager było paskudnie słabe. O mój Boże. A to, że tu wejdzie mi, kiedy było absolutnie wykalkulowane.
No i całkiem dużo dyskresów dostajemy za te walki. To biorąc pod uwagę, że jednak też mocno je zużywamy, jest dość sporym plusem. Jaujo. Luck noise. No i odnawiały manę z tego spamiętam, aż zerknę. Ta, odnawiają HP-ki i manę, więc jakby nam brakowało many na jakiejś postaci, to możemy sobie użyć Noiza, żeby podbić jej statę przy okazji. Ładny kryt, lubię takie. Tego za co bardzo nie lubię. Różnica w wyobrażeniach między CS-em a Argilo jest ogromna. Argilo jest dla mnie dobrym supportem, ale niekoniecznie dobrą ofensywną postacią. O-o. Gunę. A teraz żegnam. Tak zwany taktyczny jeden strzał ostrzegawczy. przepraszam. Na górze jest save point. I teraz pytanie, czy górę trzeba iść, czy do... Argila ma spoko obrażenia. Znaczy, wydaje mi się, że to kwestia, że używa pierwszotierowego zaklęcia na... Dekarabie konkretnie. Bardziej niż to, że ten. Bardziej niż cokolwiek innego. Że gdybym mieć na nie taką legitną magię, to te obrażenia byłyby całkiem sensowne. Jest to słabe, to prawda, tylko też nie będę kłamał, że robiłem ją bardziej z myślą o tym, że będzie moim supportem, healerem. I przez to przynajmniej po części wychodzi jak wychodzi. Bo nie było kiedy jej nauczyć sobie sensowne. O mój Boże. No i skończyła się zabawa. Dobra, są odpowiednia fizyczne i na ogień. Więc trzeba liczyć, że ich poubijam z czegoś innego. Ała. Jakby wiem, że to dajne już, ale i tak bolą bardziej niż myślałem, że będą. Aczkolwiek w tym wypadku obwiniam tylko i wyłącznie hita o to, że jest sad magiczny. Nic innego nie trzeba. Kurde, przez to, że metafor jest podobny w wielu rzeczach DDS-a, to naprawdę mam ochotę go dość regularnie porównywać. Bo tak sobie właśnie myślałem o tym, że mógłbym Argilii dać jakieś ofensywne skille. I miałem takie, w metaforze na przykład mógłbym dać jej przedmiot, który tutaj by podbijał jej poziom danej manty. O, damage 4 dekarabie przeżyły. Doskonale. Czy ja na pewno chcę być w tej walce? Tak, że mogę chcieć być w tej walce. Aczkolwiek muszę się też wyleczyć teraz. Raczej. Chociaż...
dla bezpieczeństwa, bo nie chcę powtarzać segmentu. A nic. A nie byłem pewien, czy Venom Funky dobije. Przynajmniej spółka spada. Ile 20 się stawia za jedną walkę? Chyba pytanie. Bo widziałem, że dostałem dziką kartę. To nie jest nic do używania. To nie jest nic tu. Wildcard, moderate damage, almighty, okej, okay, czyli Megiddo efektywnie. Nie żaden tam Megiddo ma oddajny czy coś, tylko najprostszy Megiddo jaki istnieje. Status wylecz. Stop making sense. Przecież to nie jest tak, że mógłbym sprzedać komuś lepe nery i się od tego złożyć, tylko dlatego, że zapomniałem wręcz statusu, prawda? Idę z Osana. Ola perspektywa. No, sam ma. Au. To boli dużo bardziej niż myślałem, że będzie bolało. A on nie jest podatny na Agi. To jest na cokolwiek podatny. Agi. Argyla łapaj heal'a na wszelki upadek. Power Charge. Menogusta. Nie ma żadnych bloków, więc trochę się boję tego, co mi może sprzedać. Chyba, że go zabiję. Nice. Ten Ice God wchodzi tak powoli. Jesus. Kto to widział? Kto to wymyślał? O, chciałby się mieć endgame'owe rzeczy przed endgame'em, co? Nawet nie chcę pewnie jak daleko jestem. Słyszałem, że DDS jest jednym z krótszych tytułów z, że tak powiem, szerokiego uniwersum SMT. Ale nie wiem, ile w tym prawdy. Krótszym nie oznacza krótkim oczywiście, żeby nie było, tak? Tylko... takim, nad tym nie siedzi się 50 plus godzin. Będziemy jaka, żeby się pokonać. Dobra, przekleństwa nie weszły. The opposite of noise. Argyla, nie! Na pewno przeżyjesz. Hello, Beam Master. Nice. Amon, Lakunda, Makatora. Ta, to się wyleczyła, ale to nie zmienia faktu, że wciąż muszę jej klątwę zdjąć. A to jest na plus minus na samym poziomie, jeżeli chodzi o ilość przyniosłych klątwę.
Czaj, setna jej Hamon. Edios HP greatly podobno. A ta Makatora, 50 MP, but only one ally. Nie wydaje mi się to jakieś bardzo przydatne, bo manna konieczne. A więc chyba się wstrzymam z tym. Pust? Na. Masz najważniejsze, że znowu pomijam mechie drzwi. Chciałbym się myć. Albo chciałbym wierzyć, że tam po prostu nie było nic godnego uwagi. Nie, to znowu on. Chylec Velger. Wracaj do swojego Fire Emblema. Skąd pochodzisz, przyjacielu? Nie będę pewł Hamonu. One często są jakoś powiązane z low alignmentem i mam wrażenie, że w tym przypadku używanie Hamona mogłoby się źle skończyć. Się zastanawiam, czy ta maga tam, której teraz. A czy w sumie zestaw maga tam, którego próbujemy używać na Argili, czy on będzie miał potem coś pokroju debilitate'a? Zobaczymy, I guess. Czym ty kurwa jesteś? Tanki. Ale jest pretty tanki, that's for sure. Powiedz ty mnie, przyjaciółko moja. Argilko. Solmanta. Czym jest Solmanta? Karma, actual skills. Mutual karma. Naaa. Mam Hamon, Makanda, Expert Ripple. Makanda to jest ta runda, tylko że na magiczne. Bo brzmi trochę jak coś ten deseń. Anyway. Pozwolę sobie na dzisiaj skończyć w tym momencie. Jakiś trochę zmęczony jestem. Początkiem tygodnia mało tak spałem, plus moje wspaniałe dzisiejsze autobusowe przygody też mnie trochę zamęczyły. Także widzimy się w środę na Battle Networku. A na dziś to było tyle. Dziękuję za przybycie, trzymajcie po. Cześć!